ta łódka będzie łódką tak zwaną hybrydową. Czyli w miejsce, gdzie był silnik spalinowy, będzie ponownie zamontowany silnik. Oczywiście silnik będzie inny niż był oryginalny, żeby też to tak dopasować odpowiednio. Oprócz tego ten silnik w przypadku, kiedy siądą baterie, po zapaleniu będzie ładował nam akumulatory. Po co wy to robicie? Przecież można pływać na silnikach spalinowych i tak dalej, i tak dalej. 70% akwenów wodnych to są strefy ciszy i niestety nie możemy pływać na głośnych i silnikach spalinowych. Witamy bardzo serdecznie z Jeziora Głuszyńskiego, jak zwykle z naszego pomostu. Długo nieśmy nakręcali żadnych filmów, ale naprawdę byliśmy bardzo zajęci, mieliśmy bardzo dużo projektów. Oczywiście łodzie, jak zwykle. Będziemy coś kręcili również dla miłośników Unitry, ale to kiedy indziej. Dzisiaj widzicie Państwo dwie łódki, jedna łódka, ta tutaj autonomiczna, ale o tej łodzi będzie potem. Na dzień dzisiejszy chciałbym Państwu pokazać łódkę, którą żeście widzieli z zeszłego roku. Łódka, która była tak zwana z napędem strugowodnym, z silnikiem zabudowanym centralnie wewnątrz tej łodzi. Postanowiliśmy zrobić coś takiego, bo wielu z Państwa, po co wy to robicie? Przecież można pływać na silnikach spalinowych i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie jest to tak dokładnie, ze względu na to, że dzisiaj 70% akwenów wodnych to są strefy ciszy i niestety nie możemy pływać na głośnych i silnikach spalinowych, które zanieczyszczają środowisko. Dlatego postanowiliśmy zrobić coś dla jednych i drugich. Ta łódka będzie łódką tak zwaną hybrydową. Czyli w miejsce, gdzie był silnik spalinowy, będzie ponownie zamontowany silnik. Oczywiście silnik będzie inny niż był oryginalny, żeby też to tak dopasować odpowiednio. Oprócz tego ten silnik w przypadku, kiedy siądą baterie, po zapaleniu będzie ładował nam akumulatory. Akumulatory są te same. Akumulatory litowo-żelazowo-polimerowe. Dokładnie 72 V z nawionowego. One mają w tej chwili pewno 80 parę volt. No i co ciekawe, pamiętacie Państwo, mieliśmy tutaj panele i były dwa kontrolery. Dziś znowu zastosowaliśmy technologię chińską. No niestety Chińczycy są tak bardzo zaawansowani i założyliśmy specjalny kontroler, który z napięcia tych trzech paneli, czyli znamionowych 36 V, robi nam 72. Co jest naprawdę dużym udogodnieniem, że podpinamy panele. Oczywiście maksymalne ładowanie jest około 2,5 Ampera, nie jest to dużo, ale w momencie, kiedy na przykład pływamy tą łódką przez weekend, zostawiamy ją na okres tygodnia, po tygodniu baterie są naładowane. Także to jest bardzo duże udogodnienie. No i oczywiście silnik. Jak był silnik w środku, w tej chwili zrobiliśmy ponowną konwersję, jak tego silnika, którego żeście widzieli Państwo, malutkiego 1-kilowatowego silnika. Dziś założyliśmy do silnika 50-konnego, założyliśmy silnik elektryczny, który był założony wewnątrz. I tak jak mówię, jest to zrobione w ten sposób, że o, prawda? Bardzo estetycznie to jest zrobione. Tutaj mamy kontroler. Oczywiście, pamiętacie, poprzednim razem mieliśmy straszne problemy z grzaniem się kontrolera. Ze względu na to, że był w środku, wymagał chłodzenia, nie było odpowiedniego radiatora. Dzisiaj zastosowaliśmy bardzo duży radiator i nie ma z tym już żadnego problemu. Aczkolwiek jeszcze mamy jeden pomysł, bo jest nie wymontowana pompa wody z oryginalnego silnika, która chłodzi silnik spalinowy i myślimy zrobić płaszcz wodny, ale to wszystko przyjdzie, jak to się mówi, z czasem. Jeżeli to będzie chodziło, zwiniemy wirnik i będzie chodziło tak, jak chodzi. No silnik tak, jak chodzi. Uzyskujemy w tej chwili na tym silniku około 15 km na godzinę, ale jest jeszcze nieodpowiednia śruba. Tak jak Państwu mówiłem, dlaczego żeśmy wymontowali ten silnik ze względu na napęd turbinowy, bo mieliśmy problem z doborem śruby. Śruba do napędu strugowodnego jest bardzo droga i tutaj jakakolwiek modyfikacja trwałaby bardzo długo, bo trzeba łódkę wyciągnąć, żeby tą śrubę wyjąć. Natomiast tutaj mamy kilka śrub i już wiemy, jaką mamy dobrać śrubę. Czekamy w tej chwili również, niestety, z Chin za śrubą, która będzie dopasowała, bo w tej chwili uzyskujemy 3600 obrotów. Ustawione mamy na kontrolerze. Patryk, jak zwykle programista, ustawił tutaj mi na 5-5,5 tysiąca.
i pobór mocy jest przy pełnych obrotach około 380 amper, więc jeszcze jest ta śruba za silna, za mocna i są za duże pobory prądu. Tak naprawdę pokażę za momencie, jak wygląda sprawa poboru prądu i jakie są różnice w zależności od prędkości, bo tak naprawdę najbardziej optymalnie pływając tutaj na tej łodzi, żeby jak najmniej paliło, to jest około, pobierało prądu, bo paliło, no można powiedzieć, że pobierało prądu, to jest 10 km na godzinę. Są wskazania, pokazują nam dokładnie, jak opływamy prędkością, bo co, no łódkę teraz troszkę zmodyfikowaliśmy, zmieniliśmy licznik. Za momencik pokażę, zamknę tą klapę, myślę, że zaraz się przepłyniemy, to zobaczycie, jak to chodzi. Oczywiście silnik jest trymem, jest podnoszony, jest bardzo ważne. Do tego są założone takie stateczniki. Ja zaraz pokażę, o co chodzi, bo po prostu cały czas robimy próby, bo to są tak zwane pomysły nowatorskie, gdzie nie wiadomo jeszcze, jak wszystko dobrać, co żeby to chodziło, aczkolwiek już coraz bardziej, coraz większe mamy doświadczenia. Bawimy się z tymi łódkami już kolejny rok, to jest bodajże chyba trzeci, czwarty rok i naprawdę mamy już bardzo duże doświadczenie. Zrobiony jest trym tutaj na zasadzie takiego... Okej, okay. Mamy tam założony taki hydropłat, z tym, że mamy też jeszcze jeden pomysł. Słuchajcie Państwo, założyliśmy go zgodnie z opisem, ale mamy taki mały problem. Chciałbym o opinię Państwa, założyliśmy go tak, jak jest napisane, czyli top od góry, ale widzę tak, że jakby ten silnik miał nie podnosić ją do góry jak power trim, tylko on nam przygłusza, bo łapy, które są, idą do góry. I teraz tak, trzeba obciążyć bardzo dziób, żeby ta łódka naprawdę fajnie chodziła, bo ona bardzo idzie do góry dziobem, więc jeżeli jedna osoba siedzi z przodu, pływa to bardzo dobrze, natomiast trym, który mamy, jest zrobiony, powinien być moim zdaniem jeszcze mocowanie tego trymu, czyli płyty bardziej pod to, żebyśmy mogli to bardziej strymować. W tej chwili bateria ma 76 V, tośmy troszeczkę pływali, robili próby, włączamy zapon, tu jest tak zwana zrywka, no i w tym momencie pomalutku zaczynamy płynąć. Oj, trochę nam zerwało. Mamy trochę płciznę, nie będziemy gazować, żebyśmy nie przyłożyli śrubą w dno. Woda dziś już jest dość wysoka na Jeziorze Głuszyńskim, bo rok temu było bardzo nisko. Dzisiaj jest nieźle, aczkolwiek startuje praktycznie od... No to Patryk, zapraszam Cię na pokład. Myślę, że sobie radę dasz, skoczysz. Okej, świetnie. No idzie Państwo. Teraz ta łódka będzie lepiej chodziła ze względu na to, że Patryk z kamerą jest na dziobie, więc ona automatycznie będzie nam zupełnie inaczej chodziła. O, już to czuć. O, i ona w tej chwili nam bardzo fajnie pływa, aczkolwiek jest w tej chwili pobór około 300 par amper. Czyli silnik uzyskuje w tej chwili około 20 ponad kilowatów. Taka moc wychodzi tego silnika. Jakbyś mógł, Patryk, teraz pokazać tutaj, zwolnimy, to pokażemy, jak jest zrobiona deska i jaki jest dokładnie kierownica. Kierownica jest fajniutka, niebieska, tak jak tu widać. Zmniejszymy trochę obroty. O,
I teraz co do prędkości. Mamy tu zrobiony obrotościomierz, ale jeszcze jest niepodłączony czujnik obrotów. No i trym. Ale najważniejszy jest licznik. Słuchajcie, ten licznik to jest licznik, który działa z GPS-a. I dlaczego jest fajny? Bo pokazuje nam kilometry, które zrobiliśmy na wodzie. Mam w tej chwili zrobione 36 km. I zobaczcie Państwo, płyniemy teraz 10 na godzinę i pobór prądu jest 124 ampery. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Zjedziemy sobie do 9 km na godzinę. Jedziemy teraz dyszką. Cały czas jest dyszka. Pobór prądu 88 amper. O! I teraz do czego zmierza? Chciałbym Państwu pokazać. O, płyniemy teraz 9 na godzinę, a pobór prądu jest 70 amper. I teraz gwałtownie dodamy gazu. Jest od razu 300 amper, a prędkość jest praktycznie niewielka różnica, bo jest różnica około 2-3 na amper. Czyli ze względu na to, że ta śruba jest jeszcze nieodpowiednia, te osiągi są kiepskie. Natomiast mówię, jest problem tego, że trzeba obciążyć dziób. Ten stabilizator, ta płetwa, która jest z tyłu, zrobiła dużo, ale jednak trzeba będzie coś zakombinować. No i mamy teraz założone, śruba jest w tej chwili 13x13, będzie założona 11x11, taki sobie tutaj obliczyłem. No i tak to fajnie wygląda. No i tak naprawdę, żeby to fajnie pływało i nie brało dużo prądu, to jest najlepiej pływać 10 na godzinę. Pływa to naprawdę bardzo fajnie. No ja z tymi prędkościami, jak jeżeli ktoś mówi 10 km na lądzie, to jest mało. Natomiast na wodzie jest to zupełnie zacna prędkość. Wszyscy tu w okolicy mówią, kurde, znowu zrobiłeś jakiegoś wariata. No i podziwiają tą łódkę. Zwłaszcza, że tak jak mówię, jest bardzo cichutka. Głośniejsza jest szum wody niż praca tego silnika. Poprzednio też było cicho, ale jednak ten hałas przenosił się po kadłubie. Tutaj w tej chwili nic się nie dzieje ze względu na to, że silnik jest doczepiony z tyłu na tym pantografie. No i tak to właśnie pływa. Co bym mógł powiedzieć więcej? No, cały czas robimy jakieś kombinacje, jakieś doświadczenia łapiemy. Mamy naprawdę już, jakby to powiedzieć, bardzo duże doświadczenia. No i nadal będziemy coś nowego robić. Mam w tej chwili też do projektu specjalną gondolę elektryczną, o której też będziemy nakręcać, 9-osobową. Fabryczna, nie wiem jaka to stocznia jest, ale jest przywieziona z Holandii. Kolega mi to przywiózł do naprawy i będziemy również nakręcać i pokazywać, jak ten projekt będzie kontynuowany. Prawdopodobnie łódka ta będzie pływała po Wiśle jako czarter do wożenia turystów. Słuchajcie Państwo, pogoda jest fajna, troszeczkę ten weekend się załamał, ale już w tej chwili jest piękne słoneczko. Jeszcze nie mamy wakacji, ale już moment, więc na Orlu będzie bardzo, bardzo dużo pływających. To byłoby chyba tyle. Pozdrawiam serdecznie z Jeziora Guszyńskiego. No i oczywiście za moment pokażemy naszą łódkę czerwoną, autonomiczną, która pływa praktycznie bez akumulatorów na solarze.